rocznej naszej imprezie, to jest jak gwiazdy i gwiazdka, która odbywa się w tym niezwykłym miejscu już od bardzo wielu lat dzięki naszym darczyńcom, naszym przyjacielom Ewie i Ewa i Jerzy, Stanisław Kulisiowie goszczą Państwa, goszczą nas. Dzisiejszy wieczór zatytułowany został Spotkanie. To nasze spotkanie odbywa się w czasie wyjątkowym, w czasie Adwentu, w czasie radosnego oczekiwania, którego kulminacją będą święta Bożego Narodzenia. I miejmy nadzieję, że to spotkanie będzie spotkaniem, który zostawi nas wszystkich refleksję głęboką, piękne przeżycie. Wieczór ten poprowadzą tym razem Beata Szymańska i Elżbieta Wojnarowska, którym oddaję głos. Dziękuję. Przyjemność kilku informacji takich organizacyjnych. Wszyscy poeci są proszeni o przeczytanie jednego wiersza, tak jak to było uzgodnione. Kilka osób wiedziało już o tym, że z różnych ważnych powodów nie może wziąć udziału w naszym spotkaniu, ale przysłali swoje wiersze i te wiersze będą czytane, będzie je czytać pani Gabriela Naturze, pan Wojtek Wigenza. Czytanie odbędzie się w kolejności alfabetycznej. Ewentualnie jeszcze może się okazać, że ktoś z ludzi, którzy przysłali wiersze i mieli przyjść, a nie przyszli, jak się da, to przeczytamy wiersz, ale to już nie na pewno. Przy okazji jeszcze ze spraw organizacyjnych jest prośba do wszystkich Państwa o aktualizację w biurze swoich adresów, a przede wszystkim adresów mailowych. Nawet z taką prośbą, że jeśli ktoś nie posiada adresu mailowego, to może ma przyjaciół, którzy mają i upoważni nas, że będziemy zawiadomienia wysyłać w ten sposób, bo po prostu z powodów niesłychanie prozaicznych nie możemy wysyłać w tej chwili zawiadomień pocztą. Byłoby bardzo też dobrze, żeby uaktualnić telefony. A kto chce i może podawał telefon komórkowy, dlatego że czasami możemy wtedy użyć po prostu SMS-u, co jest już dobrą formą też, przynajmniej z prośbą o kontakt. O. No ale to właśnie już kończę w tej chwili, mamy jakiś taki piękny pogłos. Z rzeczy miłych jeszcze można dodać, że mamy piękny wieczór, jest pełnia księżyca, a jak przeczytałam w odpowiednich źródłach informacyjnych, w tym roku 21 grudnia jest ostatni, najkrótszy dzień roku i zaczyna się dzień wydłużać, idziemy ku wiosni. To na razie tyle. Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam Państwa w Jerzyno-Kulisiów. I chcę zapowiedzieć pierwszy utwór muzyczny. Dziś naszą gwiazdkę uświetni pan Krzysztof Bigaj, jeden z laureatów konkursu wokalnego Życie Śpiewanie, którego miałam zaszczyt być prowadzącą przez 5 lat. Panie Krzysztofie, prosimy bardzo, żeby pan się nam przedstawił, powiedział parę słów o sobie, bo wszyscy jesteśmy bardzo ciekawi, i zapowiedział swoją pierwszą piosenkę. Będzie ich dzisiaj kilka. Witam Państwa bardzo serdecznie. Krzysztof Bigaj, jak już pani Ela mi przedstawiła. Ja jestem z wykształcenia nauczycielem języka polskiego. Zapalam kaganiec oświaty nad głowami zacnych i tych mniej zacnych gimnazjalistów, a po tej pracy zabieram się za muzykę. Dlatego też tutaj z Państwem jestem. W swoim dorobku mam już dwie płyty o tematyce religijnej, bo to jest taka moja największa radość komponować, tworzyć muzykę religijną. Pierwsza płyta pod tytułem Timszel była moim autorską, a druga płyta, i z tej płyty usłyszą Państwo najwięcej utworów tego wieczoru, to jest płyta z muzyką do tekstów poetyckich Karola Wojtyły. I dlatego pierwszy utwór właśnie z tej płyty pod tytułem Nienasycony.
Tekst Karol Wojtyła, muzyka Krzysztof Bigaj. Słów o temacie, któryśmy na dzisiaj zaproponowali. Temat spotkania. Sam on brzmi bardzo wigilijnie, ale też poeci dostali informację, że mogą ten temat traktować bardzo szeroko. Mogą to być spotkania z drugą osobą, ale także spotkanie z miastem, spotkanie z ulicą, spotkanie z przyrodą. Także, jak Państwo pewnie usłyszycie, te spotkania są bardzo rozmaicie rozumiane. Jako pierwszy utwór zostanie, autorzy będą podawali sami tytuły swoich utworów i obecnie poproszę mnie Alicję Bany. Czytane będą wiersze na siedząco, dlatego że jest łatwiej jednak trzymać mikrofon i nie trzymać tekstu. Tytuł mojego wiersza brzmi Uczeń i mistrz według Borgesa. Wielka matka sowa siedzi na stosie książek, czeka. Przemądrzała Kusia Puchatka, promotorka na swojego ucznia. To on, Paracelsus, wiedział o tym, że tylko uczeń go dopełni, odsłoni. Sowa czwiotka wysiedziała kiedyś jajeczka, wyłuskała piórka. Sowa profesorka dalej czeka na ucznia, przewraca kartki. Skrobie zakrzywionym pazurkiem, poprawia, cieszy się,
wielkiego spotkania, które będzie trwać wiecznie, jak róża w popiół. Wielka Matka Sowa siedzi na stosie książek, czyta. Dziękuję bardzo. Wiersz przysłał nam z dalekiej Ameryki, tak Gabrielo? Marek Baterowicz. Z Australii, no jeszcze dalej, także trudno by mu było być. Rozumiem, że swój pomysł potraktował żartobliwie i czytałem in extenso. Spotkałem się z Minotaurem, przypadkiem na platformie. I wszystko byłoby w normie, lecz premier spłoszył aurę. I otoczyła go psów sfora, jak posępnego Wolfegora. Tyle napisał poeta Baderowicz. I poproszę teraz panią Ewę Chruszkiewicz. Niewidomy wspina się po ścianie. Dotyka ręką muru. I powoli prawą nogą krok w górę. Cisza ściany. Jej kropowatość jest zbawienna. I znów krok lewą nogą w górę. Czy słucha podszeptu w przestrzeni? Tutaj chwyć, tutaj. Przesuń rękę, tu, w prawo. Czy ciszy ufa i mozolnej pracy palców? I chwyta się guza jak zbawienia. Sonata drogi jest żmudna. Palce bębnią po ścianie, a ona przyjmuje ten deszcz w milczeniu i przygarnia. Każdy oddech wpina się uporczywie w kamień, szukając niewidzialnych uchwytów. I to pragnienie haków w ścianie. Następnie swój wiersz przedstawi poeta Eligiusz Dymowski. Dobry wieczór Państwu, homo viator. Pozwól życiu, niechaj będzie życiem. Sumieniem wyśpiewaj śmierć i miłość, dwa żywioły prawdy. Lecz barw nie zmieniaj. Nie zdołasz upiększyć doskonałości formy wydobytej z chaosu. Zostały policzone nawet włosy, a wdowi grosz o wiele cenniejszy od najszlachetniejszych zapewnień. Widzisz, noc nie trwa wiecznie, a w każdym upadku jest siła powstania. Idąc pod wiatr, można przecież dojść na spotkanie. Dziękuję. Proszę Państwa, myślę, że teraz czas na utwór muzyczny. Bardzo proszę. Kto zechce ze mną gadać, jak nie Ty, o Panie? Wypatrzysz krople w oceanie. Słyszysz, jak rośnie trawa i jak się podźwiga na bujnych łąkach świata najmniejsza łodyga. I komu naprzeciw, jak nie Tobie, co niby huragany lecisz. Obalasz wieki, a tak Ciebie rani, byle człowiecze słowo, że przystajesz. Panie, Ty mnie wyłowisz z ciebie.
milczenia, niby kropelkę z wody zapomnienia. Na twoje ręce znów będę jedyny. A walką o wodzie i chłodzie, by poszarpać pęta dla płuc tchu wolnego. Tysiąc lat trwają wybory, zabory, czy żertwą obcych być we własnym kraju, czy wytrwale strzec narodu niepodległej woli. I wiersz Wiesława Faleckiego, Miasto. Zagubione ulice, wytańczone pomarańcze i polne kwiaty pachnące słońcem. W mieście, do którego nie wrócę. W mieście, gdzie kochałem naprawdę, zachwycony tobą i sobą. W mieście, gdzie wszystko, co najlepsze, kiedyś zostawiłem. Ewa Lipska, telefoniczna sekretarka. Liśćmi dławi się wiatr, jesienny bębenek deszczu. Ostatni zbieg przebiega na moją stronę. Pukam w ciemność. Mokrą ręką popycham bramę. Klucz sojusznik wieczoru przekręca się w zamku. Czeka na mnie telefoniczna sekretarka. Spuszczony ze smyczy głos. Krzysztof Lisowski. Jaka dziwaczność sytuacji. Rozmawiam z bezdomnym doktorem chemii, kiedy sprzątamy nasz dom po długiej podróży. Nie chcę powiedzieć nic prócz słowa później. Więc, żeby nie milczeć, opowiadam o nowych obrazach i książkach, robieniu zdjęć pod kwitnącym niebiesko-palisandrem,
On pracuje inaczej niż wtedy, gdy widywałam go w białym kitlu, w laboratorium żywiołów. Destyluje święty brud, mgłę, w którą odchodzi. Pielgrzymuje do ciemnych miejsc. Nie jestem przygotowany na takie nowości. Stare ciotki powiedziałyby, sam sobie winien, ale przecież nie można przewidzieć całego później i wszystkich skutków naszych transmutacji. Dziękuję. Dziękuję za piękne przeczytanie i poproszę teraz panią Jadwigę Malinę. Ja ten temat spotkania potraktowałam bardzo szeroko. Spotkanie z owadem. Robiąc zdjęcie owada, kiwa się. Nie mogę zrobić zdjęcia. Nagle przestał. Zamarł na kawałku słońca. Spogląda. Jakby miał przed oczami całe swoje owadzie życie. Nie przyszłam jednak po ciebie, chrząszczu. Zabieram cień z szczółka i znikam. Dziękuję bardzo. Spotkanie z owadem może być czymś bardzo ważnym i bardzo inspirującym. A teraz poproszę spóźnioną, ale szczęśliwie przybyłą panią Bożenę. To będzie nieodmienne spotkanie z człowiekiem. Dopóki nie zamienimy ubrań codziennych na conocne piżamy, czas stoi i czeka, schowany przed jutrem za ciepłem podbrzusza, unoszony oddechem w blasku ciemności, parzy. Dopóki odległy szum nigdy nie zasypiającego wielkiego jabłka oddycha za nas, czuwa za nami, czuwa nad nami ostatnią nocą tego czasu, za którym tęsknota już wolno trwa. Dziękuję. I proszę państwa, na zakończenie jak gdyby części pierwszej poprosimy znowu o muzykę. Powrócimy do poezji Karola Wojtyły. Utwór pod tytułem Bezsilność, dla mnie bardzo wyjątkowy, bo taki ton utworu, gdzie Karol Wojtyła mówi o sobie wprost, jest bezsilny, jest bardzo słaby, mówi do Boga, wyjdź ode mnie, idź ode mnie. Taki ton powtarza się już tylko w dramatach Brat naszego Boga i w Hiobie, a w poematach Pieśń Bogu Ukrytym i Pieśń o Słońcu Nieprzerpanym ten ton pojawia się tylko raz, dlatego ten wiersz wybrałem też na moją płytę. Bezsilność.
dodatkowy akcencik muzyczny, który bardzo ładnie zamknął nam część pierwszą, a o poprowadzenie części drugiej poproszę panią Żywitę Wojnarowską. Dziękujemy pani Bacie Szymańskiej za wspaniałe prowadzenie pierwszej części. Ja z największą przyjemnością przyjmę pałeczkę po tak wspaniałej, początkowej prelegentce. Szanowni Państwo, otóż i czas na część drugą. Rozpocznie tę część wiersz Leszka Aleksandra Moczulskiego, którego nie ma dzisiaj z nami, więc pozwolę sobie go przeczytać. Wiersz pod tytułem Jesteś przechodniem. Jesteś przechodniem, moim przygodnym rozmówcą, a więc kimś, z kim życie dzielę. Twierdzisz, że prawda jest dzisiaj niesłyszalna, tylko w nadzwyczajnej chwili i to na krótko. Ale dobro raz wyrządzone nie przemija, wraca i to jest piękne, że nie wiadomo, czyją obierze postać. A teraz poproszę o przeczytanie kolejnych osób nieobecnych, naszego wspaniałego profesora Wojtka Ligenza. I przeczyta on wiersze następujących osób. Ewy Elżbiety Nowakowskiej oraz Anny Skoczylas. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór. Ewa Elżbieta Nowakowska, dziewczynka z lalką. W rocznicę twojego odejścia nastało złudne przedwiośnie. Łaciaty zwał topniejącego śniegu udaje doga arlekina. Czekałam nawet, że zaszczeka. Na tle słonecznego nieba fotografuję nad podziw dobrze zachowane, oskrzydlone owoce lipy. Nagle rozsuwają się żaluzje kolorów. I tylko biegnąca przez park dziewczynka, która pcha wózek z lalką, śpiewa na całe gardło o tydzień za wcześnie. Przybierzeli do Betlejem pasterze, przywołuje porę roku do porządku. Anna Skoczylas, Morskie Oko. Wyłażą ze ścian, z kufli ci, którzy tu kiedyś żyli. Było lato, słońce topiło się w stawie, wyrastały góry, białe mgły walały się po upłazach. Dzwonki owiec pies Bernardyn witał. Snuły się baśnie, opowieści o duchach, motylach. Tych, co zabłądzili, nie trafili na drogę, czarna pani ułożyła do snu. Bardzo dziękujemy za tę piękną interpretację. A teraz poprosimy Kingę Olewicz o przeczytanie swojego wiersza. Spotykam się we śnie na polanie wysokiej góry lub w cienistej dolinie, zielonej i pełnej strumieni. Wszyscy tam są senni i pełni tęsknoty. Raz pod wieczór przyjeżdża pociąg. Wszyscy biegną, lecz spotykają się o cienie. Pociąg odchodzi, a żal pozostaje. Spotykam cię, ale nie podajemy sobie rąk. Zawsze odchodzisz lub odjeżdżasz, a odległości coraz większe. Piszemy na skałach zielonym malachitem. Litery mają złotą barwę, lecz nikt nie może ich odczytać. Już umarła wola i zataiły się pragnienia. Nie można nawet utrwalić twojego portretu.
Po tym przepięknym, wręcz metafizycznym wierszu przyszedł czas na Stanisława Stabrę. Prosimy bardzo. Bez tytułu. Dla Ani. Grecki brzeg zapada w zmierzchu. Listom na korku jak Rivoli. Wiatr w koronach, w korzeniach drzew. Ognisty wóz ślizga się po fali. Miłość i nietoperze układają się do snu. Siga, siga, mruży oczy morska latarnia w oddali. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. A teraz przyszedł czas na naszego przyjaciela, poetę ze Śląska, który co roku do nas przyjeżdża, Jana Strzągały. Zapraszam serdecznie. Biała droga. Drogę zasypuje śnieg, ale tam jest każdy krok postawiony. Milczy. Ścieżka wije się sama, wspina się po śladach. Pamięta pierwszy krok. Idę w śniegu, milczeniu. Gwiazda biegnie przez ciemność mojego serca. Na horyzoncie palą się okna mojego domu. Wracam. Bardzo dziękuję. I w ten sposób przyszedł czas na kolejną piosenkę i kolejną porcję wzruszeń, których dostarczy nam pan Krzysztof Bigaj. Kolejna piosenka nosi tytuł Ojcze Nasz, tekst Karol Wojtyła, muzyka Krzysztof. Nie, tutaj jest wyjątek, tutaj jest Joanna Szczerbowska. Zapędziłem się, nie wszystko jak komponuję. Joanna Szczerbowska. Thank you.
jak rozkwita każdy trud w jutrzejszym chlebie. Tylko to odtrącenie od ojca, to odrzucenie. Za te słowa czemuś mnie opuścił ojcze, ojcze, za mej matki. Na twoich wargach odkupiłem dwa najprostsze słowa, ojcze nasz. Chciałoby się bez końca słuchać piosenek wykonanych przez Abigail. No, możemy się cieszyć, że jeszcze usłyszymy go dzisiaj w kolejnej piosence, ale to za chwilę. Wracamy do wierszy naszych wspaniałych poetów. Rozpocznie ten blok już ostatni pani Beata Szymańska, którą serdecznie zapraszam. Na mojej ulicy. Moja ulica jest na Kazimierzu, a wiersz dedykuję wszystkim tym bezimiennym moim sąsiadom, którzy dlatego, że Kazimierz staje się w tej chwili dzielnicą modną, stopniowo opuszczają naszą ulicę i przenoszą się doprawdy nie wiadomo gdzie. Sąsiad lubi planować zbrodnie, chociaż wykonuje je niezbyt często. O chęć aktywności trudno go winić. Czymże bowiem jest twórczy zamysł dzieła, kiedy niespełniony? Znów żona sąsiada ma inne zdanie. Co raz wpadło w istnienie, zwykła mawiać, ma wylecieć samo. Argumenty sporu mają charakter czynny. Lecz i sąsiadowi nieobcy bywa namysł. Toć przecież i pająk, a także bubr czy kret pracowity wprowadzają zmiany w najbliższym otoczeniu. Cóż dopiero człowiek, który koroną dzieła jest, albo mówiąc ściśle, jest jak wierzchołkiem góry lodowej zanurzonej wielkim morzem nieświadomości, więc bieg rzeczy zmienia. Słuchamy w milczeniu. Słodka polska winorośl krąży między nami, ciśnie nadwodna trawa i z krzywej topoli opada pierwszy liść. Dziękujemy Bacie Szymańskiej. No i tak się złożyło, szanowni państwo, że muszę zapowiedzieć sama siebie, co też czynię. Wiersz o wykonaniu Elżbiety Wojnarowskiej Spotkanie. Rozsiadły się wokół stołu, unikają spojrzeń. Przed nimi grzane piwa, w których z roztargnieniem zanurzają usta. Niepewne, nie rozpoznają swoich twarzy. Znów są w pierwszej klasie. Ktoś łapie za warkocze jadzie M. Na ich końcach dyndają dwie kokardy. Włosy mają kolor piwa. Łyskają w słońcu złote refleksy. Jadzia M wierci się w szkolnej ławce. Nerwowo gryzie obsadkę. W jej zeszycie czernieje kleks. Jadzi umarli ojciec, matka, potem siostra i mąż. Została sama z czwórką dzieci. Żałobny kleks szczerzy czarne zęby. Nie da się go niczym wymazać. Zostaje dziura na kartce życia. Gdzie się podziały granatowe fartuszki, białe kołnierzyki? Zmęczone kobiety siedzą razem. Dziurawe życia przeciekają im przez palce. Rozmawiają o początku. Czego? Co naprawdę zaczęło się 1 września 1960 roku, gdy miały po 7 lat. Usiłują zgłębić tajemnicę razem i każda na własną rękę. Rozpoznają się na starych zdjęciach. 60-letnie kobiety zdumione swoim wyglądem i tym, jak bardzo nigdy nic od nich nie zależało.
bankruci marzeń. Nie warci choćby anegdoty. To dla was ten wiersz o raju dzieciństwa, z którego wyrasta się na amen, z dziurą w sercu. Poproszę o uśmiech do ostatniej fotografii. Dziękuję. A teraz nasz znakomity kolega, interpretator, Krystania Lenon, czyta wiersz naszych kolegów, przeczyta dwa kolejne wiersze Michała Zabłockiego oraz Elżbiety Zehentar-Skolińskiej. Dziękuję bardzo. Proponuję w odwrotnej kolejności. Może być? Najpierw Elżbieta Zehentar-Skolińska. W radosnym spotkaniu, nie między przedtem a potem, nie między teraz a nie wiem kiedy, nie między potwierdzającym wykrzyknikiem a znakiem zapytania, otwieramy oczy na gromady ryb, na przycupnięte przez skalę jeżowce. Nad nami przesuwa się cień mewy śmieszki, jastrzębia. Słońce jeszcze zdąży nas ogrzać, da pełnię kolorów kwiatom i motylom, znakom przestankowym na ścieżkach pamięci. I teraz Michał Zabłocki. Przeleciał mi przez głowę pan dyrektor. Przywitał się jak zwykle, grzecznie i usiadł na swoim miejscu. Pan dyrektor lubi latać pod samym sufitem, mówić okrągłymi zdaniami i obgryzać paznokcie. Są tacy, którzy nie lubią pana dyrektora. Dajcie spokój, mediuje. Dyrektor jest nieszkodliwy, nie dziobie jak reszta gołębi i nigdy jeszcze nie narobił pod siebie. Jest coś naprawdę miłego w panu dyrektorze, kiedy krąży wokół własnego gabinetu i puka w szybkę. Wpuszczam go zawsze, witam i żegnam z czułością, gdy odlatuje z sali pełnej obrad w mojej pustej głowie. Teraz kolejna nasza znakomita koleżanka, Zofia Zarębianka, przeczyta swój wiersz. Prosimy bardzo. Będzie przewrotnie wiersz o niespotkaniu. Biedna relacja. Biedna relacja. Siedzi sama przy drodze. Czeka na spotkanie. Biedna relacja. Nie może odejść, bo się wtedy całkiem zerwie. Biedna relacja. Jeśli ucieknie z tego miejsca, zaprzeczy swemu istnieniu. Dziękuję bardzo. I ten blok wierszy zakończy pan Bogusław Dziurakowski. Bardzo prosimy o przeczytanie swojego wiersza. Wiersz bez tytułu. Czuwam w zimową noc, a przecież leżę w pościeli pod martwym abażurem. W źrenicach kołysze się lato. Nie chcę spożyć ręki, która objęła mnie ciasno. Kurska rzeka spinająca się na głazy. Nie ruszam się, a przecież dążę ku szczytowi, skąd widok na wzburzony las i na secesyjne miasteczko, w którym głośno w świecie. Wkrótce będzie jesień. Chłód kluczy wokół jak wilk. Naszego wspaniałego gospodarza,
Stanisława Jerzego Kulisia o przeczytanie swojego wiersza oraz o parę słów podsumowujących naszą dzisiejszą imprezę. Wielkie brawa. Bardzo dziękuję. Przyznam, że jak co rok z żoną zauważamy, że każda kolejna gwiazdka rozpoczynająca się w Jamie Michalikowej jest na początku taka troszeczkę jakby ospała, taka nieśmiała. Nieśmiało bijemy brawa, nieśmiało w ogóle się odzywamy. Natomiast chciałbym dodać, że jednak na początku było słowo i jest w tej gwiazdce w Jamie Michalikowej coś szczególnego. No właśnie, mistrz był słowa. Na początku było słowo. Więc chociaż dzisiaj nieco skromniej, może nie w tak licznym gronie, ale jednak wszyscy wspominamy naszych przyjaciół, no, których witaliśmy czy gościliśmy w ciągu roku, a którzy dzisiaj nie wszyscy są z nami. Witamy też może i tych i wspominamy, którzy odeszli, jak księdza profesora Jana Paluśniewskiego, który corocznie bywał z nami. No właśnie również w zeszłym roku, prawda, pamiętamy. Tak sobie pomyślałem, właściwie miałem zupełnie coś innego przeczytać, ale tak godzinę przed naszym spotkaniem znalazłem taki wiosenny wiersz właśnie z naszego pobytu z żoną na wiosnę w Barcelonie. I tak pomyślałem, chociaż właśnie dzisiaj do jednej strony dopisałem 3 strony, ale oczywiście Państwa nie zadręczę tymi 3 stronami. Nie, niech tylko pozostanę przy tej pierwszej, która już właśnie przed pół rokiem powstała. Natomiast pozwolę sobie właśnie małżonce je zadedykować ten wiersz, ze względu na to, że nie tylko, że była wtedy ze mną, ale ten wiersz jest też jakimś świadectwem oględzin pewnego domu właśnie w Kalei, w miejscowości, gdzie przebywaliśmy. Dom w Kaleja. W Kaleja przy Carrera de Chovara wchodzimy przez zieloną bramę do budynku o szerokości na 4,5, a może 5 metrów. W wejściu właścicielka, kobieta uśmiechnięta, serdecznie nas wita, wskazując w holu na ścianie fragment fresku Michała Anioła. Coś mówi po katalońsku, przyglądając się mniej żonie uważnie. Po chwili śmiejąc się pokazuje na sufit i nie rozumiejąc jej mowy, możemy się domyślić, że dom wydaje się wąski, a jednak jest duży. Wiedząc, że jesteśmy z Polski, okazuje przyjaźń do niebian i ojca, dostojnie przechodząc obok fresku, głaszcząc w czule Pana Boga. Do zbudzonego Adama, tygodnie wylegującego się w Eden ziemi, coś szepcze, jakby przypominała, że chyba pamięta, gdy go malowała, remontując ten dom, jak mu przyrzekała, że to gniazdko będzie jego i nigdy nie odda go z tym najmniejszym ogrodem od tak byle komu. Te słowa pozwala przetłumaczyć zniechęci wyrazem pośrednikowi. Z holu przechodzimy dalej do aneksu kuchennego i dużego salonu, zapraszając, abyśmy spoczęli na wygodnej kanapie. Znowu się śmieje, pokazuje duży portret mężczyzny i anioła, podobnych do nas. Obok pojawia się znikąd piesek i przytula przyjaźnie, a pani domu i pośrednik nie może uwierzyć, bo dotąd na obcych ujadał i szczekał.
Na końcu posesji oficyna, w której można zrobić pracownię i pokój, a w ogrodzie czy fontannie przyglądamy się palmie i winoroślom. Wąskie schody prowadzą na piętro do sypialni zdobionych ptakami. Dalej z tarasu dotykam liści palmy i budzę się jako ognisty feniks. Z tego domu gwiazdozbioru zachodu i małego gniazda Katalonii wnikamy z góry w palmy daktylowe i owoce i tajemnicę żywota. Wspominam papirus zapisaną w sercu, moją mapę Ziemi Świętej i rozwijam z pąków lotosu i kolumn Egiptu, Indii, Grecji i Antonio. Z bazy podstawy popień w tułów i szyję, by w głowicy przekroju, na zwojach w mózgu, wyrytych profilach koryt rzek, ojczyzny, umysłu, w głowie świątyni znowu widzę z góry i dołu i jak zwykle z boku. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, po tak niezwykłym wierszu myślę, że oczekujemy teraz bardzo romantycznego zwieńczenia dzisiejszego wieczoru. I takim akcentem będzie ostatnia już niestety piosenka w wykonaniu Krzysztofa Ligaja. Bardzo proszę. A na koniec mój autorski utwór pod tytułem Oto ja, który jest takim dziękczynieniem, podziękowaniem również. Państwu dedykuję tę piosenkę za wspólnie bardzo miłe spędzone wieczór, za to, że takie inicjatywy są i że się dzielicie się tym słowem. Tak jak tutaj Pan powiedział, misterium słowa tutaj trwa. Oto ja. Zmęczenie moje niech nie wymknie się. Twym
dłonią, oto ja. I zawsze ze mną ty, oto ja. Znasz już moją twarz, z każdą chwilą zmienia się, jak wiatr powieje. Oczy moje łzy, zmęczenie moje, niech nie wymknie się twą dłonią. Oto ja i zawsze przy mnie. Że ten niezwykły wieczór dobiegł końca. Mam nadzieję, że piosenki Krzysztofa Bigaja staną na długo w Państwa pamięci. Dziękujemy raz jeszcze. Ja dziękuję wszystkim Państwu za przybycie. Dziękuję, że pozwolili Państwo prowadzić ten wspaniały wieczór. Dziękuję naszym cudownym gospodarzom, którzy goszczą nas zawsze w tak wspaniałym miejscu. Cieszymy się bardzo z tego, jesteśmy bardzo wdzięczni, zobowiązani. No i cóż, ostatnim punktem programu będzie już tylko życzenia, będą tylko życzenia, które myślę, że złoży nam wszystkim ojciec Eligiusz Dymowski, ksiądz Eligiusz Dymowski. I być może poprosimy w tej chwili przemiłe nasze panie kelnerki o rozniesienie opłatków, abyśmy mogli po życzeniach również podzielić się wszyscy ze sobą opłatkiem i złożyć sobie życzenia. Oddaję głos. Proszę Państwa, każdego roku właśnie o tej porze przed świętami Bożego Narodzenia poetyckie słowo wybrzmiałe na ustach i dźwiękach muzyki spotyka się, aby połamać zwykłym, prostym opłatkiem, z życzeniem, które płyną z serca, które płyną z pragnienia, które płyną po prostu z naszej miłości, tej codziennej. Proszę Państwa, święta to tajemnica, to radość. Dlatego życzę Państwu w tym uroczym, magicznym miejscu w Wianie Michalika, która tak wiele może mówić, może milczeć, może budzić nasze marzenia i sny. Dlatego życzę Państwu, aby każdy w ten grudniowy, jedyny, niepowtarzalny, dla niektórych może bardzo zwyczajny i magiczny wieczór spotkał swoją gwiazdę. Gwiazdy nadziei, gwiazdy szczęścia i gwiazdy radości. Niech ten, który przychodzi, budzi w nas poczucie piękna, serdeczności i wzajemnej życzliwości, bo spotkania dają nadzieję, że warto być razem. Nawet jeżeli czasem już kogoś pośród nas zabraknie, idźmy tam, gdzie światło, gdzie dobroć, gdzie miłość. Życzę Państwu spokojnych, dobrych, błogosławionych świąt. Drodzy Państwo, w imieniu swoim, jako gospodarz Jamy Michalikowej, ale również w imieniu całej rodziny, małżonki, dzieci, wnuków, zawsze wspominam Ciebie, często razem bywamy, no dzisiaj jest troszkę inaczej, ale również w imieniu całego zespołu Jamy Michalikowej, Triumfów, Sosnowca, zdrowych i radosnych świąt Bożego Narodzenia, wszystkiego dobrego w naszym
przyjaciołom, ze którymi zawsze tęsknimy, ze którymi dzisiaj jesteśmy, właściwie jako z gwiazdami. W czasie tego gminnego czy przedgminnego wieczoru. Wszystkiego dobrego, zarówno zdrowych, radosnych świąt, ale pomyślnego, oby bardziej pomyślnego nowego roku od tego mijającego. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Narodził się z niewiasty Bóg.